Jest bardzo dobrze. Jest lepiej niż miało być. Stopień skomplikowania przepisów prawnych, budowlanych, kolejowych, to rozwiązanie, które tutaj zostało zrobione, jest po prostu na nasze warunki majstersztykiem. No. Tutaj są niezależne, jako niestety są zamknięte, a u góry mamy powtórzenie. Pozostał cały układ praktycznie ten sam, nowoczesne tylko zostało wykończenie, które widzimy na ścianach, szklane sufity, akustyczne obudowy instalacji. Fajnie to się komponuje z samą architekturą. W tym miejscu nie będziemy mieli wątpliwości, gdzie jesteśmy, a ci, którzy bywali na tym dworcu, przypomną sobie, że ta mozaika również dziesięciolecia nam towarzyszyła. Ja jako kierownik budowy na charakter swojej pracy podróżuję praktycznie tam, gdzie realizacja mnie zaniesie. No, realizowałem różne inwestycje. Ta akurat mi się trafiła w Szczecinie. Pochodzę z takiej miejscowości Kamion, spod Wyszogrodu, między Płockiem a Warszawą. Spotykając architekturę Szczecina i tu akurat tego naszego dworca, największą ciekawostką dla mnie tutaj jako osoby, która odwiedziła Szczecin i realizowała to zadanie, był tunel łączący budynek dworca ze schronem podziemnym. Ciekawostką z lat przedwojennych i wojennych, i później powojennych, które służyły tutaj jako schrony atomowe. Ten fragment tunelu, którym dzięki konsekwencji Miejskiego Konserwatora Zabytków powstał fragment, który wygląda historycznie, i wreszcie dalsza część tego tunelu, która pewnie uzyska wizerunek, który będzie bardziej wyjaśniał, dokąd idziemy, ale już sama w sobie ma pewien nastrój, który intryguje i mam nadzieję spowoduje zainteresowanie tym, co jest dalej. W sposób ciekawy, intrygujący wprowadzi mimowolnie człowieka w historię miasta. No ale to już na razie obojętnie na czwarty pełen niepełnosprawny się nie dostanie, tak? Dostanie. Będzie do starej kładki, na starej kładce mamy taśmę jeżdżącą i na schodach też jest taśma jeżdżąca. Przy tego typu inwestycji obiekty, które są oryginalne, bardzo często nie sprostają normom i wymogom, które niesie ze sobą inwestycja. Stąd problem z zachowaniem takich elementów. Niemniej zawsze w takiej sytuacji można ślady jako świat historii tego, jak dworzec kiedyś wyglądał, jak się przekształcał, zachować. Takim elementem jest fragment dawnej balustrady, którą tutaj mamy. Podobnie jak elementy gzymsu granitowo-ceglanego, który jest zachowany w tunelu, przy wejściach do tunelu. Takie najstarsze elementy to są również drewniane, z drewnianym zadaszeniem wiaty dworcowe, które również poddane zostały konserwacji.